Zastanawiacie się, co robimy? No to właśnie... Co mówiliśmy tam? To, co mówiliśmy. Przerzucamy. Co? Przerzucamy właśnie to skisłe sianko. Znaczy, do, ono pachnie jak siano kiszonka. No. No nic, niewiele jest, wiecie, takiego, jak my potrzebujemy. Ale jak mówiliśmy, sprawa załatwiona bardzo pozytywnie. Tylko, że musimy to... No tylko trzeba to przerzucić, bo musimy mieć miejsce. Ale żeby nie było, nie narzekamy. Nie, nie. Bo będzie Klaudia kompost kiedyś tam strzegł. A, tak, zgadza się. Gdzieś to się wrzuci, tylko trzeba się najebać. No przecież pamiętać, jak wczoraj czyli byliśmy u Mirka i nam pokazywał te krówki białe. Nie wiem, czy pamiętacie, jak byliśmy u nich w odwiedzinach. No to w tym miejscu, no to trochę naprodukowały już tego obornika. Mówi, ale... że dla niego to samo złoto, specjalnie tak, trzyma. Ale Mirek właśnie specjalnie dokłada tam. Cały czas jakieś stare siano, słomę dokładał właśnie, żeby one to żeby pochodziły. Wgniotły w ziemię, nasrały. No. I wiecie, i później na tym fajne pszenice, zboża rosną, zresztą tam wszystko nawozi. Tak, później... Własną tak, ale obornikiem. Mówił, że przynajmniej jest 6 miesięcy, pamiętasz, to musi poleżakować. A, sezon. Sezon, mówi, wtedy jak jest jak masło, no. To mówi, wtedy się ładnie rozrzuca, maszyna nie ciągnie, no i... Wiecie, sama dobroć. Co powiem wam, że tak się wydaje balot, ale on jest ściśnięty. Tak. A nie dał rady. No ja nie mam niestety jeszcze tego haka takiego do traktora. Nam by się on chyba najbardziej przydał teraz, nie? Chyba tak. Nie szufla, o dziwo. Mhm. Szufla to była dobra, jakbyśmy drogę robili. Na pełno mrówek latających jest, cholerstwo gryzie. A? Nic no. Na mnie nie włazi. A, bo byłam u kur, nie wiem, jakoś może śmierdzisz, zaciągnęłam. Śmierdzisz brojlerem? No przecież, a, no tak. O, jeszcze nie wiem, co za co łapać. Czasami się coś takiego fajnego złapie i łatwo wychodzi, a czasami się człowiek natarga. O, tutaj trochę ładnej trawy było, zielonej. Widzisz, z tej strony? Kochanie, ty już zataczkę wyrzucasz. To już na ziemię tam przyrzucasz, wiesz? Ja wiem, no i tak powinno być. Aha. Ja na taczkę w ogóle nie wrzucam. A, ja myślałem, że to na taczkę, która jest co, tam zakopana dziewczyno? Pod tą sterką. Ja nie miałbym siły, wiesz, ile tego jest? Zobacz. No. Nie wiem, no coś trzeba będzie myśleć z tą słomą. Jakoś powoli ją przetargać. No. Ale to chyba będziemy rzucać na przyczepę, wiesz? Chyba tak. I na raz wywozić, bo... Marcin, Amber, twoja leżanka znika. Wyobraźcie sobie, Ambra wyrzuciliśmy z domu, w tym sensie, że jest ciepło, to niech z tymi. Niech się brata z psami. Dokładnie. Słuchajcie, to jest konieczność, bo te psy, jak ją nie będą znały, to ją zjedzą. I daliśmy wiecie, jej... Widzisz, szacunku dla niej tak, nie mają. Tak, ale daliśmy jej leżankę na zewnątrz. Ja tak rano wstaję, patrzę, gdzie ten Amber. Idę tutaj po siano dla kóz i królików, a patrzę, ona na samej górze sobie leży, mi lady. Tutaj też widzisz, jak pachnie siano kiszoną, taka zbita. Czuć. Mhm. Później będzie to na łyżkę trzeba wziąć i chyba... Nie, na łyżkę nie, to spadnie nie wiem, z łyżki. Chyba... Nie wiem, nie mam pojęcia jak. Normalnie widłami, albo tak jak ja ręcznie na przyczepę. Powiem wam, wiecie co, ja już się śmieję, bo to jest taka moja przypadłość, tak jak wiem, że jestem człowiekiem, który ma zawsze szczęście i to się nigdy nie zmieni już do końca pewnie życia. No ja liczę na to, kochanie. To tak samo jest, że jak ja nie lubię słońca, ja mam strasznie wrażliwą skórę, opalam się od wiatru. Momentalnie, tak, zgadzam się. I zawsze jak ja mam ciężką robotę, to wychodzi słońce. Nie zrozumie tego... Tego ten, co się opala długo. Czyli dla mnie ja. Bez różnicy zawsze jestem opalony, tak jak mój ojciec zresztą. Tak. Ja nawet z Marcinem nie rywalizowałam nigdy. Bo ja wiedziałam, że ja będę plaży, czerwona. Zawsze się chowałem tak. I tak byłem dwa razy bardziej opalony. A ja chciałam chociaż na moje golonki opalić, łydki, to musiałam się pocić, wzdychać. A Marcin wyszedł 5 sekund i murzyn. No.
No może murzyn to nie, ale, no ale szybko, co nie? No dobra, kolorowy. Kolorowy. W sumie ja może, ja też mam kolorowa, tylko czerwona. What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two, it ain't the way I want. Come back. What if you could throw us back to the very moment when we had our love? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. Follow through. Na milimetry. Na milimetry, Klaudia. Rozumiesz to? Głupi zawsze masz szczęście, kurwa. Jak ja to wymierzyłem, kurwa, to ja nie wiem. Tego może nie wziąłem, tej wzmacniania, że na zewnątrz. Panienki? Kto raz skoczy zrobić jajeczko tatusiowi na kogel mogę na wieczorny? Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Jest nisko, jest to w miarę ładnie. Ładnie to wygląda. No. Super ekstra. Super ekstra, naprawdę kuźwa. Tutaj później jajeczka będziemy sobie wyciągać. Co wy na to, kochane kurki? Ale były przeboje, widzieliście przed sekundą? Widzieliście, Marcin, mistrz wykorzystania przestrzeni. Oj, to i tak. I tak zrobiłem, że na milimetry musieliśmy naginać kontener. Ja myślałem, że nie wejdziemy. No, ale weszło. Głupi zawsze masz szczęście. Co ja wam powtarzam? Prawda, kurzyska? Tak jest.
Jak mi któraś kura na dole będzie jajka znosić, a nie w tym pięknym pomieszczeniu, zadbanym, ekskluzywnym, 5 gwiazdek, to ja was, dziewczyny, naprawdę przeciągnę. Przeciągnę was przez pole tak, że wam się odechce. I co ten głupio pysk otwierasz? Zdziwiona mówi... jakoś jesteś? I to tato nie, mówi. Nie, nie, mówi, że nie jest zdziwiona. Tato... To mówię ja, tato. Tak. Mama wcale nie powiedziała tego. Właśnie, nie. Ale powiem ci, że naprawdę ładnie to wyszło. Kurde, no mega, wyszło mega profesjonalnie super, bym powiedział. Tak. Tutaj klawia jest właściwie to już oparta o deskę, wiesz? No miejmy nadzieję, że kurki docenią. I wiesz, dlaczego może to być otwierane? No. Bo tego już nie otwierzymy, nie? No nie. Bo teraz tutaj a co? Nie ma dojścia. No mów. Bo wiesz co, bo żeby na przykład wyczyścić gdzieś tam te, no to przez to tu i kurde, wiesz, na przykład wybiałkować tą ścianę z tyłu. Aha. No dobra. No to tak się prezentuje, no, prezentuje nasze gniazdo. No i gniazdo. Przez nas zrobione. Przez Marcina w większości. Jak widzieliście, papienko poszło wszędzie. Pod ten wykładzinę, tam gdzie ta wykładzina odeszła z tego silikonu, też wrzuciłem troszeczkę, wybiałkowaliśmy całe tutaj przejście, ale tutaj jeszcze tak czy siak dołożymy zrębka. I ostatnią zmianę, jaką chcemy dokonać, a czy właściwie ostatnie dwie zmiany, ale na tą drugą to już nie mamy czasu. Zmienimy korytka drewniane na takie plastikowe. One są lżejsze i nie nasiąkają wodą. My mamy teraz, mamy troszeczkę, to znaczy ta pasza jest, baza jest ta sama, ale troszkę tam mamy zmian, więc tą paszę wam też powiem, jaką teraz robimy. I namaczamy ją dzień wcześniej, także ona jest lekko mokra i mi się wydaje, że te korytka to jest, wiecie, siedlisko bakterii, dlatego przerobimy je na plastikowe. Pokażemy wam, jak to zrobić. Te plastikowe, widzieliście, mamy u broilerów, one mega się fajnie sprawują, są naprawdę fajne do czyszczenia, do noszenia, super sprawa. Super sprawa i naprawdę je byśmy polecali każdemu, drewniane nie. Chyba że macie jakieś stacjonarne. Ale wiecie, drewno chłonie, co nie? Jakieś tam bakterie, także... No nie wiem, nie wiem, nie chcę się wypowiadać. Nam bardziej pasują drewniane. Zamykamy. Dobranoc, dziewczyny. I jutro ma być, wiecie, tyle jajek, co... Czekaj, jeżeli liczymy raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć... No, wreszcie sprzątanie kontenera wielkie. Piękna jest pogoda, wyschnie, bo chcę go całego myjką ciśnieniowo umyć. Po tych kurach to, wiecie, tutaj pachnie niezbyt sympatycznie, się przyznaję. No i właśnie dlatego musimy to umyć. Z jednej strony będę kładł rzeczy, które są do również przemycia, a z drugiej strony będę kładł rzeczy, które są czyste. Przede wszystkim zależy nam, żeby umyć regały i kilka takich jest pudeł. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na pewno zapachu się pozbędziemy, bo to generalnie chodzi o ten kurz, który osiadł i podłogę brudną. Baby, give me some, I'm thirsty. Well, he said, give me some more love, give me some love, give it all. His breath clearly said it all. His car was parked behind the back door, tuxedo black, El Camino 1969. Well, he said, give me some more love, give me some love, give it all. Thank you.
otwieraj. Ja mam szklaneczkę, mi do szklaneczki poproszę. Dobrze. Ważniejsza jest kultura. Dokładnie. To jest ten white? Pszeniczny? No. No wyżej tak, żebym miała więcej piany i mniej piwa. No! Jak w knajpie na dwa palce. Na dwa palce, no. No dwa? Tylko... Ale dobry jest. Ale, tak, ale ochrzan dostałem. O, no dobra. No, teraz zadowolona, ale ochrzan już był. Weź tu kobietę zrozum. Do godź takiej, co? Do godź takiej. Ojejcie. Dobra, za kurnik twój. Znaczy nie za kurnik, za gniazda. Żeby, ja bym wolał się z kurami napić niż z tobą, bo one chyba nie doceniają. Wiecie co, jakieś świnie cholerne. My się tak napociliśmy. Zresztą jak widzieliście, to wczoraj wnosiliśmy to wszystko. Dzisiaj przychodzimy, a patrzymy, wiecie gdzie są kury? Pod spodem. No. Także no. Kury ja tam codziennie, bo kradę, goni doić kozy. A ja obrabiam kurki, pisklaki, brojlerki, co nie? No i później razem robimy króliki. Tak. No i to raz, ja rano pierwsze co idę, to właśnie do nich. To pomagam tym kurom wchodzić. Tak? Ale już wzięliśmy po prostu dwie zasłony, daliśmy do góry, żeby, bo widzimy, że wiecie, już niektóre mają parcie i podobają się te gniazda. Może tak, te co wchodzą do tych gniazd, robią jajeczka i jajeczka są czyściutkie i spadają na dół i się nie tłuką. Na pewno mamy, pojawiła się, ale to już wiemy jakby od jakiegoś czasu, pojawiła się jakaś kura, która dziobie jajka i je zjada i to jest problem, bo trzeba ją ubić. Prawdopodobnie my nie wiemy, jak ją oduczyć. No, świntucha. Świntucha, także, a myśmy zawsze myśleli, wiecie, że jajka po prostu one siedzą i pękają i dlatego mamy ciągle brud. Widocznie jakaś wariatka po prostu je rozwalała i zostawiała resztki. No, także teraz się to jakby wyklarowało. No teraz wiemy, no, chyba dzisiaj trzy jajka były, prawda? Chyba nam się wydaje, że trzy, no. Ale ty zauważyłaś, Klaudia, że zaczęliśmy dawać więcej białka im, bo białeczka z jajek, te co nie jemy, znowuż gotujemy, im dajemy. I się zaczęły się robić słabsze skorupki. Myślisz? Mi się wydaje, że Klaudia, nie powinniśmy tyle, wiesz, takie białko można dać, ale raz na tydzień albo raz na dwa. Aha. Bo to jest dla nich taka bomba, że może przez to sobie. Ale co z tymi białkami robisz? Czy przecież szkoda? No to wiesz, to gotujemy je, Klaudia, i mrozimy. Potrzymaj, ja wezmę do łoża. Co później, nie? Bo to cały czas są. No dokładnie. Nie wiem, kompost. No z obrazem teraz, wiecie co, no trochę ciężko mi jest tutaj coś wykombinować. Jest ciemno. Bo jest ciemno. Wiecie, no jeszcze tu mamy oświetlenie, jest ognisko. No ale ciemno, no kiedy się ognisko robi? Wieczorem, prawda? No. Nie dość, że cały dzień 30 stopni, to teraz człowiek się jeszcze dogrzewa i wędzi. Tak, wczoraj skończyliśmy gniazda, a dzisiaj zapitalaliśmy ze sprzątaniem kontenera. No. Mamy trzy takie projekty bardzo duże, znaczy bardzo duże dla nas, no, po prostu czasochłonne. Jeden to był, jak wiecie, myśmy mieli w kontenerze kurki przez pewien czas morskim i jakby no brud, syf i w ogóle masakra. Nigdy nie róbcie tego w pomieszczeniach, gdzie trzymacie jakieś rzeczy, bo kury strasznie pylą, jak im się pióra robią, to strasznie pylą. Także pokażemy wam pewnie ten kontener, jak wygląda. No, w gruncie rzeczy, większość rzeczy już jest poukładane, jest czyściutko, normalnie pachnąco w tym kontenerze. Jest, no, bardzo fajnie. Przenieśliśmy maszynę do tego i wiecie, i teraz będziemy robić jeszcze porządek w tym naszym gospodarczym, ocieplonym pomieszczeniu, bo chcemy tam jakieś biurko, ja sobie, czy tam stół raczej taki do pracy chcemy zrobić, żeby było przy czym usiąść, jak powiedzmy będziemy robić jakieś mydła, czy coś będziemy robić, żeby tego w domu już cały czas. No ogólnie jest to pomieszczenie ciepłe, więc jest to ciepłe i dodatkowe pomieszczenie. Wiecie, my mamy mały domek, więc każdy centymetr ciepłego i suchego pomieszczenia jest dla nas skarbem. No. No to robimy gruntowne porządki, bo za niedługo zbliża się dużymi krokami obijanie naszego domku. Znaczy, żeby było jasne, jeszcze mamy takie projekty jak ubicie brojlerków, bo one też się zbliżają dużymi, to jest też zabawa. Brojlerów już, no i wszyscy już dzwonią, przypominają się, gdzie brojlery, gdzie brojlery. Tak, dzisiaj Marcina kolega dzwoni. Marcin, pamiętasz? No, pamiętasz. Uzależniające brojlery. Także to nas cieszy, że taki odzew jest. No, jest tego, ile jest, nie ma za dużo, kilka osób na pewno dostanie.
W następnym roku, jak już może będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, nie będzie tych głównych takich, po prostu jesteśmy zmęczeni, już nie mamy siły tego jakby ciągnąć, a takie blojrery jedzą co 4 dni 50 kilo paszy, to my to wszystko przecież ręcznie musimy mieszać, zamawiać, jest to zabawa z tym. Dostaliśmy komentarz od, nie pamiętam Nika, bo Marcin, szczerze mówiąc, on to w większości opowiada, opowiadający nam, że bardzo dobrze, że Azja się do nas lepi. No my nie mamy nic przeciwko temu, no ale sami wiemy, że ona dobrze się przy nas czuje i bezpiecznie. Więc czekamy na bebiko, czekamy na maluchy, które będą o... Nie, to jeszcze kupę czasu. No jeszcze trochę czasu, no, ale jesteśmy podekscytowani. Ja ostatnio do Marcina mówię, debil, ty idziemy może do weterynarza, żeby USG zrobił, żeby sprawdził, albo takie zdjęcia. No, nie wiem, czy to się robi, chyba ja tam już Klaudię wyśmiałem. Ten mnie wyśmiał. Ale przecież, no nie wiem. To pies jest, już bez przesady. Jest kochany, ale bez przesady. No, Klaudia to bez przesady. Bez przesady. Ja myślę, że co niektórzy się na pewno z tobą nie zgodzą. Oczywiście. Ja, wszyscy się ze mną nie zgadzają i z tego jestem bardzo dumny. Jak będzie miała dzieci, to będzie miała dzieci. Jak nie będzie miała, to nie będzie miała. To jest wszystko na ten temat. A będzie miała, bo ona się, zauważyliśmy, że nawet Amber ją mocno wącha. No, i tak, ona się inaczej zachowuje, także coś jest na rzeczy, tak, coś jest. No to no fajnie. No i wystarczy. No. Znowu już będą nowe narodziny na ślisku. Dużo mamy tych nowych narodzin. Ciepło? No, bardzo. Mi noga aż opala. Dobra. Właśnie rozmawialiśmy ostatnio z Klaudią, że zwierzaki są tak świetne, takie ciepłe i tak wiele osób zresztą od Was pisze nam, że ludzie serca tracą za zwierzakami. Znamy takiego jedną osobę, która hobbysta, mechanik, co nie? A tak! Słuchajcie, jego żona napisała nam, że tak lubi zwierzątka, że swoje garaże poświęcił, żeby mieć dla kaczek, gęsi, tak, kurek to... i nie wiem, i chyba perliczek i jeszcze, no. Że miał dwa, żeby z jednego już zostały wyeksmitowane do drugiego. Więc słuchajcie, mechanik samochodowy przecież kocha to, co lubi. I a co? Jednak zwierzęta są lepsze. Także wszystkiego najlepszego w dniu to ich urodzin, Leszku. Wszystkiego dobrego, Leszek. I najlepszego Marzenka. Tak. Wspaniałą parą jesteście. Fajnie, fajnie, że jesteście z nami i tak. Ładujemy sobie razem baterie. Stażem prawie jesteście podobni do nas, bo wy tak. 26 lat. A my 27, 8 albo kto już tam wie. Już nie wiem. Długo. Za długo. No. My Ramolu jeden. Tak jest. Więc co, Leszku, dzisiaj jest twój dzień. Najlepszego, stary. Najlepszego. Ojej. No, ale też pasjonat, co? No. Żeby garaże poświęcić.